Te 20 lat minęło jak jeden dzień. Jak się intensywnie pracuje na rzecz ludzi, dla dobra ludzi, to po prostu ten czas leci. Moja aktywność społeczna powoduje to, że się czuję coraz młodszy i cieszę się z tego, że mogę ludziom dużo, dużo spraw załatwić. Ośrodki szkolenia kierowców zajmują się szkoleniem kierowców i trzeba powiedzieć, że dbamy o to, żeby było jak największe bezpieczeństwo na drogach. Można powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat zeszliśmy o 50% wypadków drogowych śmiertelnych, a więc było ponad 6 tysięcy rocznie ginęło ludzi w wypadkach drogowych, a obecnie mamy około 3,5 tysiąca. Możemy powiedzieć, że zdecydowanie poprawiła się jakość edukacji i przygotowanie kierowców do jazdy. Co innego później z praktycznym stosowaniem. Te osoby wielokrotnie są, przepraszam za określenie, ale naszymi klientami, bo popełniają wykroczenia. Niemniej jednak powiem tak, że świadomość ich tego, że popełniają wykroczenia, jest bardzo duża, bo wielokrotnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu szeremu obywatelom nie był znany jakiś tam przepis, który się zmienił, duże środki masowego przekazu o tym mówią, ale trzeba powiedzieć sobie tak, że ta osoba, która kończy kurs na prawo jazdy, zdaje egzamin, dostaje uprawnienie do kierowania, ona ma pełną świadomość, jakie są przepisy, jak je stosować, to tylko w jej świadomości chęć dostosowania się do przepisów ruchu drogowego. Muszę powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili chyba jednym z nielicznych ośrodków egzaminujących i jednym z nielicznych stowarzyszeń szkół jazdy i wykładowców, którzy osiągnęli, można powiedzieć, konsensus taki, który może być wzorem dla innych ośrodków, w których odbywają się egzaminy i w których działają szkoły jazdy. Osiągnęliśmy ten konsensus w każdym zakresie, zarówno w zakresie zakupu samochodu, bo wiadomo, tutaj były zawsze różne zdania, ponieważ ośrodek zmieniał często samochody, szkoły jazdy nie mogły z tym nadążyć. Poza tym wyjaśniliśmy sobie w tym dwudziestoleciu cały szereg problemów, które nurtowały szkoły jazdy. Organizujemy ciągłe spotkania u nas w ośrodku egzaminacyjnym, gdzie tłumaczymy pewne zasady związane z egzaminowaniem, ale również dzielimy się pewnymi uwagami odnośnie kształcenia, które odbywa się w szkołach jazdy. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy w stanie takim, że współpracujemy na tyle wzorcowo, że uważa się, że jesteśmy chyba wzorem w kraju. Ja się w ogóle cieszę, że organizacja istnieje, bo to jest organizacja, która dzisiaj święci 20-letni jubileusz, czyli powstała w 1994 roku. Wtedy powstawało mnóstwo organizacji różnego rodzaju. Niewiele z nich się uchowało do dnia dzisiejszego. Ta organizacja ma ogromne sukcesy, bo się trzyma, bo wpływa na tą rzeczywistość, która nas otacza. Chciałbym, żebym miała wpływ trochę większy, bo to są pierwsi ludzie, którzy mają styk z uczącymi się jeździć, ale też ucząc jeździć młodych. Bardzo często wskazują na mankamenty otoczenia, czyli na stan dróg w mieście, na kulturę jazdy, też uczą tej kultury jazdy młodych ludzi. Z pewnością ta organizacja ma przed sobą przyszłość, mimo tych bieżących kłopotów przejściowych. Chciałbym, żeby wielu z ludzi aktywnych, dzisiaj tutaj goszczących na tym spotkaniu, było dobrze współpracującymi w mieście
z tymi, którzy mają wpływ na nasze otoczenie. Jeszcze niedawno, do 2012 roku w Gorzowie było 56 ośrodków szkolenia kierowców. Na dzień dzisiejszy jest tylko 27 i dwa ośrodki, które prowadzą szkolenie na kategorię B w szkołach zawodowych. Instruktorów było ponad 200, aktualnie jest 113 aktywnych, tak, instruktorów. No i trzeba powiedzieć, że z zawodu wyszło 86 instruktorów, czyli nie mieli pracy. Powiem tak, że niż demograficzny to gdzieś około 10%. Resztę to jest ustawa o kierujących pojazdami, którą trzeba by było w całości zmienić, ponieważ ona jest szkodliwa, w ogóle szkodliwa dla szkoleniowców, dla ośrodków i dla tych, co się szkolą. Ważne jest, żeby teraz dotrzeć do osób, które nie mają prawa jazdy, są w średnim wieku, no, uważają, że nie mają predyspozycji. To nieprawda. Można po prostu wyszkolić każdego. Dzisiaj obywatel bez samochodu to po prostu jak bez rąk. W ogóle samochód stał się narzędziem w wykonywaniu różnych zawodów. Ja nie ukrywam, że dzięki temu społeczeństwo staje się bardziej mobilne i na przykład nawet w tej chwili wykonywanie jakiejś pracy stałej w Zielonej Górze, a mieszkanie w Gorzowie, to nie jest już problem. I ja uważam, że im bardziej szkolimy, tym lepiej. Ja przez Państwa, przez instruktorów nauki jazdy, nie tylko z Gorzowa, ale z regionu, miałem bardzo wiele miłych i sympatycznych uwag, interpelacji wobec tego, między innymi tutaj pana Marka Sowasza, radnego Rady Miasta, i cieszę się bardzo, że z nami jest, a dotyczyło to ilości samochodów, które przyjeżdżają spoza Gorzowa i które w Gorzowie prowadzą nie tylko swoje zajęcia jako kursanci, ale również tutaj zdają egzaminy. Oczywiście przekonanie mieszkańców Gorzowa, szczególnie kierowców, że prezes może tego zabronić, jest bardzo duże, ale ja wcale nie miałem zamiaru tego zabraniać, dlatego że z kolei dzięki temu, że tutaj są prowadzone kursy, że tutaj ludzie uczą się jeździć, też tutaj zdają egzaminy w naszym Wojskowym Ośrodku Ruchu Drogowego, a te egzaminy dzięki Państwa umiejętnościom są na bardzo dobrym poziomie, w wysokim procencie zdawalności. Ja dostaję każdego roku sprawozdanie ze zdawalności egzaminu, z tego się bardzo cieszę, bo ilość kierowców, którzy powodują kolizje drogowe, stale spada, co jest dla nas bardzo istotne. Będą 4 wyróżnienia medalami honorowymi zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzyma 4 naszych członków zasłużonych. Otrzymają również odznaki honorowe złote i srebrne zasłużony dla Polskiej Federacji. Podczas uroczystości nie zabrakło również dyskusji na temat ostatniej nowelizacji ustawy o kierujących jednośladami, szczególnie o zapisie mówiącym o tym, że ubiegający się o kategorię A nie będą musieli uczęszczać podczas kursu na zajęcia teoretyczne. Ten przykład wzięty z systemu brytyjskiego jest właściwie wziętym ostatnim elementem systemu brytyjskiego, gdzie ktoś, kto ten pomysł posiał właśnie o likwidacji tej teorii, nie wziął pod uwagę, że tam dziecko już od szkoły podstawowej ma obligatoryjny obowiązek uczestniczenia w zajęciach wychowania komunikacyjnego.